Siema, z tej strony Gaspatio i witam was w 6. odcinku z Raymana Redemption. Na sam początek zmienimy sobie strój Raymana, ponieważ o tym mimo wszystko zapomniałem. Będzie to już 5. z kolei strój Lockjaw Suit. Bardzo oczywiście również fajny, nie wiem czy on z kolei nie jest nawiązaniem do niebieskiego detergentu w Raymanie 3. I przy okazji zobaczymy, czy możemy kupić sobie już kolejne, bo jednak mamy już trochę tej kasiorki. Także lecimy. W ogóle te kryształki odblokowują nam więcej rzeczy w sklepie. W każdym razie zobaczymy. Okej, mogę sobie kupić kolejny. Tak to nic tu za bardzo nie ma. Chyba, że to też te stroje nam się po prostu odblokowują, nie wiem, może. No cóż, w każdym bądź razie dziś zawalczymy już z bossem szczyty Pana Kamienia, jak sami widzicie. Widzimy już ciasteczkowe królestwo przy okazji w oddali, a tymczasem lecimy do ostatniego poziomu Blue Mountains i nie wiem, czy dostaniemy umiejętność tych sprężynek w końcu, czy nie. Muzyk. Okej. Ma on już dosyć tych kamiennych potworów, które ich terroryzują. Okej. Pyta się on nas, czy pomożemy mu znaleźć jego gitarę. I tutaj kompletnie się to nam zmienia chyba w questa, bo mamy kilka tych kamieni. Kurczę, zarąbiste. Już mi się podoba takie rozbudowanie gierki. Mając życie, będzie to wszystko w ostatnim kamieniu. Okej. Teraz sprawdźmy ten. O proszę, jest gitarka. Ale podąża za nami. Dobra, i tutaj na razie nic nie zrobimy. Także co, idziemy mu ją oddać? Okej. Specjalna mikstura dla nas teraz. Daruje nam ją. Okej. Musimy przytrzymać skok. Dobra, super. Znowu kompletnie... Kompletnie nowy soundtrack. Piłujemy. Strasznie fajne efekty dźwiękowe. Kurczę. Dobra, czy tu na górze coś będzie? Nie, tu na górze nic nie ma. Spadamy sobie w dół. Czy jak tu stanę, coś się stanie? Nie specjalnie. Dobra. Ej, ja teraz widzę, że... Tak, to są serio te niebieskie z Raymana 3. Patrzcie, mamy te chwytaki. Kurde, jakie dobre, jakie fajne nawiązanko. Szkoda, że to też nie wpływa na... jakieś umiejętności. Choć, nie wiem... Szczerze, czy to by było takie dobre? O, dobra, mamy coś. Mamy P. Nie wiem, po co mi ta chmurka, skoro ja mogę wylecieć sobie dalej tu. Piłujemy sobie dalej to, co tutaj jest. Okej, super. Pięknie. Tam to sobie spadło. Zobaczmy, czy tutaj na dole aby czegoś nie ma. A, jest klateczka. Super. Klateczka zdobyta. Nie no, Santek jest tak spokojny i tak genialny jednocześnie. O proszę. Żyćko. Bardzo chętnie je przyjmę, żebyście wiedzieli.
Może czas na wypatrywać sekretów? Pytanie w ogóle, co z tymi bardzo ukrytymi, pojedynczymi? Pamiętacie, że był ten sekret, który znalazłem w The Dream Forest? Tu jest w ogóle jakaś taka szparka dziwna. Ta jednak była po prostu szparka. W debilny sposób się przekonałem. O kurde, ja zaczynam tutaj teraz. Dobra, jestem znowu w tym miejscu. Konujemy tego małego śmiecia. Przy okazji sam oberwę sobie. No i co, tu chyba niczego nie ma. Więc lecimy po prostu przed siebie. Ostrożnie. Teraz czekajcie, zanim ja to upiłuję. Ej, co jest? Jest klatka? Ja pierdyle. Zaraz, ja będę musiał zaczynać znowu, nie? No oczywiście, że znowu. Dobra, chyba zaczynam ogarniać. W końcu tutaj mieliśmy to. I ja najprawdopodobniej będę mógł to wypierdzielić jakoś. Tylko kurna, dajcie mi przelecieć po ludzku, no. Co za syf. Po części. Wiecie, nie, no może nie syf, ale wiecie, o co chodzi. Hehe, próbuję ukryć swój wkurw. Nie no. Po prostu kwestia tego, że tutaj te latanie jest leciutko bardziej utopornione. Nie wiem, mam takie małe wrażenie, że za bardzo leci ten Rayman w konkretną stronę. Ale nie wiem, może to moje odczucia albo przyzwyczajenie do oryginału. Biorę pay. Będzie git. Nie będzie git. W każdym razie mam to, co chciałem. Mam drugą klateczkę. Kolejny cios w mordę. Trzeci cios w mordę. Nie będę liczył. Dobra, nie żyje. Dobra, tu jest kolejne przejście. Nie wiem, czy też aby nie po klatkę to jest. A nie, bo po piąstkę złotą. Dobrze. Kurna. Ostrożnie. No. No, powiem, kusząca propozycja, ale czy... Czy mi się uda? Czy mi się udało się? To nam jako, że nam to odnawia uciki życia, to głównie dlatego się skusiłem, że powinno mnie to dłużej podtrzymywać przy żyćku. Może nie jakoś na bardzo długo, ale jednak działa. Jednak działa. Kurczę. Ja się boję kolejnych światów, a zwłaszcza tych nowych, których za bardzo nie będę znał. Myślę, że jednak mimo wszystko powinno być spoczko. Dobra. No nie. Ciekawy jestem, ile teraz mamy czasu na to. Miałem do wykorzystania P, którego nie wykorzystałem. Dobra, spokojnie. Uda się. Dobra. Mamy to. Nie przelecę. Zobaczmy. Pewnie ta sekcja też została jakkolwiek wydłużona, myślę. Ale nie ma z tym problemu. O, jest ta klateczka. Szach. Tamto zejście w dół też mi się wydaje jakieś takie podejrzane. Pewnie coś tam jest. Dawaj. Zbieraj klatkę. I teraz... Ha? No skąd ja to wiedziałem? Pewnie po prezencik albo po... Co jest do cholery? Jak? Jak niby?
Jak miałem to zrobić? Halo? Dobra, nie wiem jak to miałem dokładnie zrobić, ale się udało, słuchajcie. Więc git, mamy prezencik. Mamy życie i na wszelki wypadek się odmienię. Dobra. O kurczę. Wow. Patrzcie, mamy nasionka. Super. Strasznie fajnie, że nam to powraca jakkolwiek. Chyba znowu nas goni w ogóle ta woda. Także wypadałoby się pospieszyć choć odrobinkę. No nie, jest klatka. Dobra, czaję. Czaję, trzeba się bardzo, bardzo pośpieszyć. Zrozumiałem, nie trzeba mi raczej za zbytnio powtarzać. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie potrzebuję tego. Pyk, pyk. 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 Dobra, mamy to w każdym razie. Udało się, zdobyłem klatkę. Teraz można na spokojnie jeszcze raz lecieć. Nie zawsze będę robił cięcia w takich sytuacjach z jednego powodu. Chcę, żebyście zobaczyli, że ten remake, choć odnowiony pod wieloma względami, on wcale nie musi być prostszy od oryginalnej gry z PlayStation 1 albo z DOS-a. To jest ta kwestia tego wszystkiego. Dobra, tu już mnie raczej woda nie ściga, ale nasionek mogę używać. Bez... Dobra, już się wystraszyłem, że mnie ściga ta woda dalej. Na szczęście to nieprawda. Sprężynki. Spoko. Ale tu już nas będzie ścigać. Tu już nas będzie ścigać, bez jakichkolwiek przeciwwskazań. Także spierdzielamy jak najdalej od tego. Nie wiem, co mam przez to rozumieć, ale te sprężynki chyba nam skrót po prostu otworzą kiedyś. Okej, konamy typo. Pieprzamy tu. Dobra. To chyba dalej nie jest ostatnia sekcja. No właśnie, ta się tutaj powtarza mimo wszystko. Narka. Dobra, tu jest pierścionek. Pyk, pyk. Kurde. Nie, nie wolno tak. Tu jest coś ukrytego. Trzeba to zdobyć. Co? Był. Aha. Spoko, trochę nie jarzę, że to był se od tak skrócik. Jakoś mi się nie wydaje, kurczę, ale dobra, niechaj będzie. Za to wiem, że tu jest sekrecik. Mogę sobie P zdobyć. Czy to było dobre? Tak, nawet mi odpowiedzieli. Dobra, czemu mówię odpowiedzieli? Ja się sugeruję tym, że to jest Rayman 1 faktycznie. A to jest po prostu remake gierki. Zajebisty remake przy okazji. Łap się tego. Nic nie ma.
Dobra. Kurde. Ale obrywałem. Dosłownie nawet element tej animacji nie dostał. Przez to wszystko. Ostrożnie. Nie przesadzić tutaj z prędkością. Tak jak ja teraz na przykład. Jednakże... O właśnie. Też mamy... Tu mamy klatkę piątą. Mi się na przykład podoba. Weźmy jeszcze raz checkpointa. Teraz widzę troszkę gorszona sytuacja, ale okej, typo pokonany. Chyba niczego nie znajdziemy za bardzo. Kurde, a może? Może faktycznie? A jednak. To czy to coś dało? No chyba nie bardzo, słuchajcie. Nie wiem, liczę, że tą szóstą klateczkę sobie gdzieś zdobędziemy zaraz, choć pewny nie jestem. Jak ty mnie zraniłeś, kolego? Jak? Pięknie. Teraz spierdzielamy. Dobra. Lecimy z bossem, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że już będzie bossik. Dokładnie. Mamy bosika. Takiego, którego nie lubię za specjalnie. Głównie dlatego, że nie zawsze... Nie wiem, nie pamiętam aż tak jak z nim walczyć. Widzę, że on tutaj bardziej w kwestii... Widzę, że on dalej ma ataki podobne do oryginału. Wybaczcie, że się nie potrafię normalnie wysłowić, ale tak to działa czasami. Kurde, no jak tak będę robił, to raczej nie wygram z nim tej walki od razu. No i ogólnie raczej tego nie wygram. Szkoda, że tą animację mu zabrano. Niszczenia tych kamieni, ona była naprawdę... Ona była naprawdę fajna, no i niestety się nie udało. Nie będę jeszcze może cięcia robił. Ponieważ... Nie wiem, myślę, że jeszcze będę miał cokolwiek do powiedzenia. Ciekawy jestem kolejnej fazy tego bossa, bo widzę, że tutaj faktycznie to już działa tak, że mamy konkretne fazy przedstawiane u tych bossów. Także liczę mocniutko na to, że dostaniemy już potem jakąś fazę. Na zwiastunie ten boss miał swój pewien specyficzny wygląd, inny. Dobra, teraz bym chciał... To już zrobi? Nie, jeszcze nie. Jak go trzy razy pierdykniemy, to on to chyba zrobi. Że te trzy kamienie spuści. Dobra, mniej więcej jakoś tak mogę próbować, ale... Dobra, ono tu. Nie wiem, jak on dokładnie działa. Póki co... Na podobnych schematach idzie. Dobra. Nie na tych samych. Kurczę. Nie podoba mi się to. Mam znowu jeden punkt życia. Jeżeli on tak za każdym razem będzie mi robił tyle czasu, zanim będę mógł go uderzyć, to... Jednak fajne nie będzie. Co ty robisz? Dobra. Co jest? On będzie mały?
Okej, nieźle. Ja pierdzielę, gdyby to łaskawie nie robiło czegoś takiego. To się tu odpiernicza. Ja nie mogę, no co za gówno. Jest, udało się. Nie podobał mi się fakt, że musiałem typowo od jednej strony się tych pierścieni łapać, bo jak robiłbym to od drugiej strony, to jednak mimo wszystko, gdybym nie trafił w ten cały totem, który go uderzał, to zacząłbym się z powrotem, co skutkowałoby traceniem życia. Co to jest? Tempest Terror. Kolejny poziom. O kurczę. No to nieźle, powiem wam szczerze. Czyli to się nie kończy jednak. Ten świat w tym miejscu. Podoba mi się. Lecimy dalej. Wow. Statuetka Raymana. Ale super. Komentując bossa i jego kompletnie nową fazę, był genialny. Strasznie mi się podobał. Nie wiem jednak, dlaczego na trailerze był on w kolorze pomarańczowym. Nie wiem. Może jakaś trudniejsza wersja jest? Słyszałem, że podobno gierka ma posiadać jakiś tryb trudniejszy. No ale cóż, dowiemy się chyba z czasem, co? Kurczę. No. Jako, że jest to level zupełnie nowy, będę się spodziewał po nim niejednego. Wielu wyzwań. Zobaczymy w każdym razie. Coś jest na 100%. Dobra, mamy klatkę pierwszą. Nie! Ja nie mogę. Super. Nie wspomniałem jeszcze ani na moment o soundtracku z takich względów, że najzwyczajniej w świecie zapomniało mi się. Jest genialny ten soundtrack, myślę, że tyle powinno wystarczyć. Cały nowy soundtraczek, który nam tutaj przygrywa. I znowu zleciałem, ale słuchaj. No cóż, bywa. Myślę, że nie powinienem się w zbyt wielu kwestiach rozgadywać. Mamy tu do czynienia ze śliskimi platformami, wieloma pułapkami, w dalszym ciągu tymi nowymi przeciwnikami, co ani trochę nie sprawia, że czuję się bezpiecznie. Kurde, jak mnie to odpycha porządnie. Okej. Wezmę ten checkpoint na wszelki wypadek i sprawdzę, czy tu aby czegoś nie ma. Jest przejście, no proszę. Kto by się spodziewał takiego obrotu spraw? O, znowu nam się sam traczek zmienił. O kurczę, tu coś jest. Nie, 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 nie. No. Nie podoba mi się takie podejście do tematu. Kurczę, bo... No nie.
No nie, no chyba sobie żarty robicie ze mnie. Czy ja się dam radę w końcu wysłowić? Nie podoba mi się to, że tam jest ten skok tak dziwnie zrobiony. Choć nie wiem, może to tak ma być. Może to nie jest żadna kwestia niedopatrzenia. No nic, zobaczymy. Myślę, że da się tu wskoczyć. I to nawet bez problemu. Choć chyba to nie jest coś, co obecnie powinno dać się zrobić. Dobra, zamykam mordę. Jest klateczka. Nie, nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Dobra. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Na szczęście mam ten checkpoint tutaj, a klatka jest zdobyta. W sumie czemu ja na to nie wpadłem od razu? Jestem głupi jak but. O, patrzcie co tu mamy. Tylko do jasnej ciasnej zdobądź to. A? Lecimy po chmurkach. To ile pułapek tu na nas czyha? W tych poziomikach nowych. Zwłaszcza tych nowych. Tutaj twórca mógł sobie dać pełne pole do popisu. Na przykład w takiej kwestii, żeby wypierdoliło mnie od razu na wykrzyknik. Ta statuetka Raymana jest tak śliczna. Prawda. Dobra. Nie denerwujmy się na spokojnie. Przejdźmy poziomik. Okej. Pięknie. Dobrze chociaż, że te kulki są śnieżne i one nie rozbijają się na mniejsze kawałeczki. Checkpoint. Dobra, tu coś jest, ale... Klateczka. Klateczka. Nie wiem, co ja właśnie... Chciałem z siebie wydusić klateczkę, ale już chyba wyszło zupełnie co innego. Tu ja coś widzę jeszcze cały czas. Nie wiem, co to za sekcja jest, ale... Coś mi tu... Kolejna klatka. Ej. Dawaj. Pięknie. Jeszcze mamy P, piąstkę. Ej, no kurczę. Zajebiste. Pyk. Dobra, to mi krzywdy nie robi. Jeszcze raz biorę checkpoint i lecimy przed siebie. W ogóle, czy ja zdobyłem prezencik w poprzednim poziomiku? Chyba nie. Przynajmniej mi się zdaje. Dobra, poczekajmy aż ta główka spadnie. Super. Nie, 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 nie chcę. Nie chcę się w ten sposób bawić. Tu jest kolejny pierścionek. Mam w ogóle nadzieję, że nie słychać, jak napierdzielam czasami w tego pada od Xboxa. Co? Okej. No nie, no chyba sobie żartujesz. Ty mi się masz tu niby za każdym razem pojawić. Jejku, jejku. Ja pierdyle. No nie, no ej. Są jakieś jajca chyba. Bez przesady. Wiem, że w końcu. Ile razy trzeba cię rypnąć normalnym strzałem? Nie wiem, 10. To moim zdaniem jest lekka przesada, ale dobra,
odpoczynimy troszkę. Ja pierdolę, no chyba się załamie. Jest! Udało się! Pierdzielony prezencik. Ja nie mogę. Dobra, ta sekcja była trudna. Przyznaję to bez jakichkolwiek bólów dosłownie. W małej części może nawet lekko niesprawiedliwa. Choć nie wiem. Boję się sięgać po to stwierdzenie, bo nie wiem. Ciężko tak po takiej krótkiej chwili ocenić, czy jest to zgodne z prawdą. W każdym razie mogę jedynie na obecną chwilę powiedzieć, że poziom trudności zdobycia tego prezenciku był wysoki. Bez wątpienia, muszę przyznać. Ja dalej nie wiem w sumie, co ja teraz wyprawiam w tej grze. Dobra. Dobiegłem do mety i to nie jest koniec. Nie jest koniec, co mnie trochę nie dziwi. Nie wiem, może te dwie klatki zdobędę. Darktun! Mały szczurze. Okej, czyżby szykowała nam się druga potyczka z tobą? Dobra, w rzeczy samej. Ale... co jest? Czy ty po prostu będziesz... dobra, będziesz po prostu zwiększał ilość swoich ataków. Okej, rozumiem jak najbardziej. Dobra, nie wiem czy ja muszę czekać aż... pyk. Dobra, masz tylko 4 HP tak w ogóle. Pyk. Postaram się go pokonać za pierwszym podejściem. Dobra, trafiłem. Kurde. Popierdzielone to jest, bo... z jednej strony trzymam ten analog w dół, a z drugiej strony nie zawsze pozwala mi to zrobić to, co bym dokładnie chciał. Ponieważ czasem tego analoga dziwnie popuszczam i tak się to potem kończy. Dobra, oberwał znowu. Może niekoniecznie muszę mu pozwalać dochodzić do tej sekcji z tymi śnieżkami. No widzicie, od razu mogę go tutaj pierdyknąć. Czyżby to było tak proste, jak może się wydawać? Żeby go po prostu przeraszować jakkolwiek? Aha, rozumiem. I tak nie żyjesz. Okej, nie sądzę, żeby następnym razem ci się również udało, skoro będziesz miał takie ataki. Dobra, faktycznie. Faktycznie, coś dostaniemy. Pink Helpers. Dziękujemy za uwolnienie nas. No tak, będziemy ci pomagać w zadaniu, wiemy. Wskocz na nas i odbij się wyżej. Dobrze. Aczkolwiek ja sobie jak zwykle zbiorę co nieco. Jakie fajne! Te dźwięki, o kurde! Kurde. Zwrotność tego nie wydaje się zbyt... dobra, jednak nie. Działa bez zarzutów. Jeszcze miałem przypierdzielać, o byle co. Ale już mniejsza z tym. Okej, Aurora Medalion. Czyli odblokowaliśmy. Dobra. Co do tych medalionów, to obecnie mamy wszystko. Wiecie co? Chciałbym jeszcze sprawdzić te challenge magika. Cicho sieć. Mamy jak widzicie tego... o kurcze. No troszkę tego tu jest.
Chciałbym choćby spróbować jeden przejść, nie wiem. Myślę, że... No nie. Kurde. Pierdzielenie. Spróbujmy uratować sobie te wszystkie elektronki ładnie. Może się uda. Z takim tempem nie sądzę, ale... Marka, kolejny. No, ja pierdyle. Ja pierdyle. Okej. Zobaczymy. Mam 2 punkty zdrowia. Mam w każdym razie... Kurna. No nie, mam połowę elektronów. Sekund i brakuje mi 3. Jeżeli nie... Chciałem powiedzieć, że jeżeli nie spartaczę, to będzie naprawdę spoczko. Ale to wygląda tak, choćbym ja jednak miał faktycznie spartaczyć. Mam 5 sekund. Nie, nie udało się. Niestety, znowu byłem blisko, ale nie wyszło. Nie no. Myślę, że tymi challenge'ami zajmiemy się w jakimś osobnym odcinku ostatnim, bo jednak live'ów z tej gry nie wiem, czy chcę jakoś bardzo robić. Kupmy jeszcze sobie tylko strój. Cicho. Choć powiem wam, nie wiem, czy nie warto zbierać na te... na ten magnesik. Big Power Ups. Czy odblokowały nam się jakiekolwiek stroje? Tak, mamy 2 kolejne stroje. Po 300. Wiecie co? Myślę, że... póki co jednak mimo wszystko zrezygnujemy, będziemy sobie zbierać na ten magnesik. Także cóż, obecnie zmienimy sobie po prostu na kolejny. Shock Racket Suit, to jest ten pomarańczowy detergent. Zarąbiście. Zapiszemy giereczkę. No i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!